Elaszka wszystkim z tej strony Mugla, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj subiektywna lista top 3 gier MMO podobnych. Zapraszam do oglądania bez zbędnego odbijania. A listę otwiera tutaj GTA Online tutaj. Bo dlaczego? Ponieważ ostatnio tutaj w to zacząłem grać i tutaj nawet mi się spodobało. Wciągnąłem się tutaj jak w pełni. Fakt faktem, jedynym minusem tutaj tego, że nie można łatwo tutaj zdobyć tutaj graczy tutaj. Ten serwisie, ale i tak nieźle tutaj jak na tą grę, więc polecam ją, choćby z czystej ciekawości. Miejsce drugie, Genshin Impact. Wiadomo, chyba nie muszę mówić tutaj dlaczego tutaj ona jest tam. Gra tutaj chyba pobiła niej w jeden rekord tutaj w tym wypadku. Ona tutaj mogłaby spokojnie być nawet pełnoprawnym online'em, gdyby tylko chcieli. A tak to jako koop też się nadaje spokojnie, więc miejsce drugie należy do niej. Tak swoją drogą też polecam tutaj tą grę, choć z tej ciekawości fabuły, bo ona jest naprawdę ciekawa. Fakt. Wiadomo, chyba nie muszę mówić tutaj dlaczego tutaj ona jest tam. Gra tutaj chyba pobiła niej w jeden rekord tutaj w tym wypadku. Ona tutaj mogłaby spokojnie być nawet pełnoprawnym online'em, gdyby tylko chcieli. A tak to jako koop też się nadaje spokojnie, więc miejsce drugie należy do niej. Tak swoją drogą też polecam tutaj tą grę, choć z tej ciekawości fabuły, bo ona jest naprawdę ciekawa. Miejsce pierwsze, League of Legends Wild Rift. Dlaczego ono? Bo nie masz tutaj, ma tutaj ten budowany tryb MMO podobny. Plus jeszcze ma lepszą grafikę niż sam LOL, więc to chyba samo coś świadczy, czyż nie? Poza tym, jak widać tutaj na obrazku załączonym, albo bardziej gameplay, jak tam woli, gra naprawdę tutaj nieźle się sprawdza tutaj w swojej prostocie. Nawet lajkowi, który nie ma nic do zdracenia, by chęcią by to zagrał. W każdym razie, to na tyle. To jest moja subiektywna opinia, top 3 gier MMO podobnych. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subikiek i na czele. Na raśka.